ze mną wójt gminy Sosnówka, pan Marcin Babkiewicz. Panie wójcie, w którym miejscu gminy aktualnie się znajdujemy? Co widzimy w tle tej rozmowy? Dzień dobry. Znajdujemy się aktualnie, jak widzimy na znaku, koniec miejscowości Czeputka na odcinku w stronę Romanowa. Co widzimy w tle? W tle widzimy dosyć zniszczoną drogę. I tutaj przewrotnie powiem, wracamy do mojego ostatniego, naszego ostatniego spotkania. Ujmę to tak, w tle widzimy kolejny rozdział książki, którą piszę. Jeszcze nie zostało to oficjalnie ogłoszone, bo jest to na świeżo. 7 lipca 2022 roku. Dzisiaj podpisaliśmy z panią skarbnik umowę na remont właśnie tego odcinka. Odcinka od Romanowa do Czeputki, do odcinka budowanego, o którym zapewne jeszcze powiemy i pokażemy. I dalsza część tego remontu to od Motwicy, od cmentarza, tak to ujmijmy, do rozwadówki, do rozwidlenia drogi powiatowej z drogą gminną. Na moje oko i podejrzewam, że nie tylko na moje oko, ale jest to najbardziej zniszczony odcinek drogi, najbardziej potrzebujący remontu. Cóż powiem, będę go robił. Panie wójcie, jaka to mniej więcej odległość, jak będzie wyglądał harmonogram prac na tym odcinku drogi, który przeznaczasz w tym momencie do remontu? Jest to droga powiatowa, więc też prosiłbym o to, żeby na pewno dogadaliście się z powiatem, jeśli chodzi o współpracę. Koszt? Tak, jest to droga powiatowa, natomiast z racji tego, że środki pozyskałem na tą drogę z Polskiego Ładu, po prostu gmina na czas prowadzenia robót przejęła tą drogę. Żeby było łatwiej, prościej i nie było jakichś tam komplikacji przy wnioskach. Odcinek jest to około 2 km. Gruntowny remont nawierzchni. Jak widzimy, jest tutaj już nawierzchnia asfaltowa, więc nie będzie podbudowy. Będzie wyrównanie i położona warstwa asfaltu w celu przywrócenia dobrej jakości tej drogi, żeby mieszkańcy mieli tutaj fajną drogę, która po prostu od dawna już na to czeka. To znakomity skrót mieszkańców Czeputki przez Romanów do Sosnówkę. Dopytam jeszcze, czy być może lekkie poszerzenie, być może przebudowa przepustów? Nie, tutaj nie będzie przepustów ze względu na to, że nie mamy, jest jeden przepust, ale nie będzie przebudowy, poszerzenie. Niestety powiem tak, zdejmiemy tą ziemię, która weszła przez te lata na drogę i od razu mamy szerszą. Ale takie są realia, no tego nie unikniemy, więc droga na pewno będzie wtedy o wiele szersza, ale przede wszystkim będzie równa, gładka. Skrót jak najbardziej i tutaj na przykład dla mieszkańców Romanowa, dla mieszkańców Wygnanki, czy też mieszkańców sąsiedniej gminy jadących do kościoła, do Motwicy, będzie to zdecydowanie duży skrót przez Czeputkę i prosty dojazd, więc myślę, że wiele osób na tym skorzysta. Harmonogram jest prosty. Od podpisania umowy firma ma 11 miesięcy na wykonanie tych prac, więc podejrzewam, że wejdziemy na te prace po żniwach, ze względu na to, że wiemy doskonale o tym, że będzie jeździło dużo sprzętu. Będą jeździły kombajny, będą jeździły ciągniki z przyczepami. Nie oszukujmy się, pogoda potrafi płatać figle, więc te parę miesięcy ta droga wytrzyma, a my postanowiliśmy nie utrudniać się mieszkańcom, nie utrudniać rolnikom ich prac i zrobimy to, kiedy będzie ten ruch w mniejszym natężeniu, kiedy będzie można na chwilę zablokować, zwęzić tą drogę i nie będzie to już tak bardzo utrudniało. 11 miesięcy, prace rozpoczęte po żniwach, więc myślę, że wiosna przyszłego roku ta droga będzie już gotowa. Po cichutku liczę, że jesień tego roku, ale najpóźniej wiosna przyszłego roku.